To, co chcę Wam pokazać w tym filmie, to parę kolejnych przykładów, żebyśmy mogli trochę się rozgrzać, a potem nabrać w dodawaniu naprawdę dużej wprawy. To, co jeszcze chcę Wam pokazać, to to, że mamy już wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania jakiegokolwiek dowolnie skomplikowanego dodawania. Zacznijmy od przykładu z liczbami jednocyfrowymi. Działania na liczbach jednocyfrowych są stosunkowo proste, ale czasem potrafią przyprawić o lekki ból głowy. Zacznijmy od czegoś naprawdę prostego. 2. Dodać. 4. Możecie to policzyć w pamięci albo po prostu podać wynik, bo go znacie. Ale jeżeli ktoś chce poćwiczyć zapisywanie, to tu jest plus, tu jest pozioma linia, a tu pod nią piszemy wynik. 6. Nieźle jak na początek. Dodajmy teraz na przykład 9. I 3. Widzieliśmy to na wcześniejszych filmach. 9 dodać 1 jest 10, dodać kolejne 1 jest 11 i dodać ostatnie trzecie 1 jest 12. Czyli 9 dodać 3 jedynki jest 12. 9 dodać 3 równa się 12. Całkiem niezłym i pomocnym pomysłem jest wyobrażenie sobie tego, co się tutaj dzieje. Na przykład do 9 dodajemy kolejne jedynki, ale może też Wam czasem pomóc w szybkim liczeniu nauczenie się na pamięć wszystkich wyników dodawania dwóch liczb jednocyfrowych. Wtedy będziecie. Szybcy jak rakieta! No to bierzemy się za coś trudniejszego. 6 dodać 7. Zapamiętajcie ten wynik. 6 dodać 7 to po prostu 13. Jeżeli mi nie wierzycie, namalujcie sobie oś liczbową, a na niej jabłka i gruszki i policzcie. Czyli 6 dodać 7 Równa się 13, następne 8 dodać 6 równa się 14. Teraz dodajmy 7 dodać 7, też będzie 14. Jeżeli się temu dokładnie przyjrzycie, to mamy tutaj dwa identyczne wyniki. Tu 14 i tu 14. Ma to sens, bo zabraliśmy 1 z tej ósemki i jednocześnie dodaliśmy 1 do tej szóstki. To trochę tak, jakbyśmy tę jedynkę przeciągnęli trochę w dół. Z ósemki do szóstki. No i mamy taki sam wynik. Jeżeli ta przesunięta jedynka sprawia zbyt duże zamieszanie, zapomnijcie o niej. 8 dodać 8 równa się... 16. Mam nadzieję, że takie przykłady będziecie już niedługo liczyć super szybko. Jak rakieta. 5 dodać 6 równa się 11 i lecimy szybko dalej. 7 dodać 9 równa się 16. Zawsze możecie zrobić sobie przerwę i namalować to wszystko na osi liczbowej. Jedziemy dalej. 8 dodać 8 równa się też 16. 9 dodać 9 równa się 18. A 9 dodać 8 równa się 17. To tylko mała rozgrzewka. Nie wyczerpaliśmy tu oczywiście wszystkich możliwości dodawania dwóch liczb jednocyfrowych. Wybrałem przykłady, które najczęściej sprawiają kłopoty. Teraz zajmijmy się większymi liczbami, tak jak te w poprzednich filmach. Na przykład 22 dodać 3. Patrzymy na pozycję jedności. 2 dodać 3 równa się 5. Nie musimy niczego przenosić. Na pozycji dziesiątek mamy tylko tę jedną dwójkę. Dodajemy tę dwójkę i to nic, które mamy tu poniżej, i zapisujemy wynik tutaj. Dwójka na pozycji dziesiątek, czyli dwie dziesiątki, razem 25. Albo dwie dychy i 5 złotówek, albo 25 złotówek, zależy jak na to spojrzeć. Dla wielu ludzi pieniądze trochę ułatwiają życie, albo czasem trochę motywują do głębszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości. No to następne, ile to jest 38 dodać 17? Tu jest plusik, czyli znak dodawania, tutaj krecha i jedziemy do pozycji jedności. Miejsce jednostek jest tu całkiem po prawej. 8 dodać 7, nie liczyliśmy tego wcześniej, zaraz nadrobimy straty. 8 dodać 7 jest o 1 więcej niż 8 dodać 6. 8 dodać 6 jest 14, więc 8 dodać 7 o 1 więcej, czyli 15. 8 dodać 7 równa się 15. W tym zadaniu 15 zapiszemy tak, że 5 z tego 15 zapiszemy tutaj, w pionie jednostek, a jedynkę, czyli 1 dziesiątkę stąd zapiszemy tu, czyli przeniesiemy do pionu dziesiątek. 10 jednostek w pionie jednostek to to samo co jedna dziesiątka w pionie dziesiątek. Dodaliśmy wszystkie 10 złotówek i zamieniliśmy je. Na przykład w kiosku na jedną papierową dychę. Idźcie do kiosku i zróbcie tak, zobaczycie, że bez problemu zadziała. Dacie 10 złotówek i powiecie, że chcecie jedną dziesiątkę. Pan w kiosku się zgodzi na taką wymianę, bo to to samo. Gdyby nie było to samo, nie zgodziłby się. Możecie zresztą bardziej przećwiczyć pana z kiosku. Dajcie mu na przykład 20 złotówek i zobaczcie, na co wam wymieni. Albo dajcie mu 4 piątki, albo trzy papierowe dziesiątki, wracając do piętnastki. 15. 15 to jedna dziesiątka i pięć jedności. Piątkę piszemy w kolumnie jedności, a jedną dziesiątkę Przenosimy do kolumny dziesiątek i dodajemy teraz dziesiątki. 1 dodać 3 to 4, 4 dodać 1 równa się 5. Piszemy 5 tutaj i mamy razem 55. 1 dodać 3 dodać 1 jest 5 tutaj. Czyli 38 dodać 17 równa się 55. 55, czyli 5 dziesiątek i 5 jedności, czyli 5 papierowych tyszek i 5 monet po złotówce. Jak widzicie, tym sposobem możemy rozwiązywać dowolne zadania. Dodajemy w kolumnach i jak trzeba, przenosimy do wyższego rzędu. Z rzędu jedności do rzędu dziesiątek, z rzędu dziesiątek do rzędu setek i tak dalej. Policzmy teraz na przykład 47 dodać 9. Jak zawsze zaczynamy od jednostek. 7 dodać 9, już to robiliśmy. 7 dodać Dodać 9 równa się 16 i zapisujemy 6 w kolumnie jednostek, a jedną dziesiątkę przenosimy do kolumny dziesiątek. Tu jest ta jedna dziesiątka, my zapisaliśmy ją tutaj, teraz dodajemy dziesiątki. Jedna dziesiątka. Dodać 4 dziesiątki to 5 dziesiątek, razem 56, Pięć dziesiątek i 6 złotówek. Teraz coś trochę trudniejszego. Pamiętajcie, że zawsze dobrze jest zrobić sobie odpowiednio dużo przestrzeni do pracy. 99 dodać 88 wygląda na trudne. Podzielmy zadanie na mniejsze części, będzie łatwiej. Ile to jest 9 dodać 8? Robiliśmy to już wcześniej. O tutaj, 9 dodać 8 równa się 17. Możecie to zapamiętać i w przyszłości podawać ten wynik z pamięci. Możecie też wyobrazić to sobie przy pomocy osi liczbowej albo jabłek. 9 dodać 8 równa się 17. Zapisujemy w kolumnie jedności 7 i przenosimy jedynkę do dziesiątek. Liczymy dalej. Dziesiątki. 1 dodać 9 równa się 10. Dodać 8 równa się 18. Chcemy zapisać 18, więc zapisujemy 8 tutaj. Tu mieliśmy 1 dodać 9 dodać 8, czyli 18 równa się 18. Zapisaliśmy tutaj ósemkę i tradycyjnie przenosimy tę jedynkę o rząd wyżej, czyli do kolumny setek. Tutaj mamy miejsce jednostek, tutaj dziesiątek, a tutaj setek. I jak widzicie, w miejscu setek nie ma nic. W takim przypadku możemy od razu zapisać tę jedynkę tu na dole, albo nawet od razu zapisać. Całe 18, tak po prostu o tutaj. Czyli 99 dodać 88 równa się 187. Jak zapewne zauważyliście, ciągle korzystamy z tego samego schematu. Możemy dodać do siebie nawet dwie dziesięciocyfrowe liczby. Wystarczy tylko, że będziemy uważni w odpowiednim przenoszeniu kolejnych cyfr do wyższych rzędów. No to teraz namieszamy trochę bardziej. Zróbmy zadanie z liczbami czterocyfrowymi. Na przykład 4368 dodać 572 i zobaczymy co tutaj się stanie. 8 dodać 2, zapiszemy tutaj. Wiemy, że 8 dodać 2 równa się 10. Możecie sprawdzić na osi liczbowej. Zapisujemy 0 w miejscu jedności, a jedynkę przenosimy o rząd wyżej i zapisujemy tu. Teraz jesteśmy w kolumnie dziesiątek. To jest 1 dziesiątka, to jest 6 dziesiątek, to jest 7 dziesiątek. Albo jeśli pomyślimy o pieniądzach i wymianie na drobne w kiosku, to będą papierowe dziesiątki 1, 6 i 7. Czyli 1 dodać 6 równa się 7, 7 dodać 7 równa się 14. Mamy 14 dziesiątek. Zapiszemy tutaj 1 dodać 6 dodać 7 równa się 14, czyli 14. Zapisujemy 4 tutaj i jedynkę przenosimy rząd wyżej. Teraz jesteśmy w kolumnie setek i dodajemy 1 dodać 3 dodać 5. Równa się 1 dodać 3, to jest 4, 4 dodać 5, to jest 9, tu piszemy 9 i nie mamy nic do przeniesienia. W tym dodawaniu mamy tylko jedności, 9 to 9, 9 złotówek, nie mamy papierowych dziesiątek. Teraz przechodzimy do pozycji tysięcy. Nie ma nic do dodawania w kolumnie tysięcy, bo nic nie przenieśliśmy z kolumny setek, jest tu tylko czwórka czwórka w kolumnie tysięcy oznacza 4000. Poza tą czwórką nie mamy w tej kolumnie nic więcej do dodania, więc spisujemy czwórkę na dole bez żadnego dodawania. 4 więc 4368 dodać 572 równa się 4940. Czasami, żeby było łatwiej czytać długie liczby, oddzielamy ich cyfry kropkami co trzy, albo piszemy z przerwami, czyli po tysiącach jest kropka lub przerwa. Ale pamiętajcie, że jest to sprawa umowna i nie trzeba tak robić, bo nie zmienia to w żaden sposób zapisanej liczby. Ułatwia tylko jej szybkie przeczytanie. Opowiadał Krzysztof Kwiecień, zabawna nauka.pl